Cześć, witajcie. Tak jak można zobaczyć, 60 jest w remoncie. A to z takiego powodu, że się rozsypał wałek odbioru mocy. Możecie sobie zobaczyć. Wszystko jest porozbierane. Jakie były pierwsze objawy? Pierwsze objawy zaczęło się od tego, że musieliśmy rozebrać, bo strasznie sprzęgło zaczęło coś trzeszczeć i tak dalej, po czym obcięło tarczę drugiego stopnia. I powiem wam, że to wszystko tak nie za ciekawie to wszystko wyszło. Później zaczęliśmy rozbierać, rozpołowiliśmy ciągnik, tak jak widać. No i później się okazało, że to się wszystko wysypało. Pościągaliśmy te wałki, po tego porozbieraliśmy, tam wszystko w skrzyni jest ok, tylko tutaj właśnie ten wałek odbioru mocy, który się włącza i tak dalej, to wszystko zaczęło się sypać, zaczął straszny dobiegać hałas. I tak to 60 stoi podczas remontu. Jeszcze wam pokażę, o co tu chodzi, dlaczego to wszystko się rozsypało. To tutaj mamy powody. Ząbki rozpieprzone. Wszystko zjedzone. Widełki, niewidełki. Można sobie zobaczyć. Tu tak samo. Ten wałek też jest objechany cały. Jak możecie zobaczyć, tutaj mamy nowe części do Ursusa. Parę wałków. Łożysko. Łożyska igiełkowe, uszczelniacze. Tam jeszcze uszczelki mam w środku. I ktoś powie, że do Ursusa części są tanie, to się grubo myli, bo za parę takich wałeczków, za parę tych wybieraków i łożysk uszczelniaczy mogę wam pokazać, że tutaj mamy 740 zł za parę jakiś pierdół, że tak powiem. No, tak to się przedstawia. 740 zł w bagażniku. Słów odnośnie części, znowu drugi raz. Więc tak, 60, trzeci raz rozbierana w tym tygodniu. Mianowicie tak, pierwszy raz rozpoławialiśmy, bo było sprzęgło spieprzone, ten drugi stopień zrobiliśmy, później zaczął się sypać ten wałek. A więc zamówiłem te nowe części, tak jak widzieliście tam wcześniej troszeczkę. No i co? I wstawiłem te nowe części. Stare sobie zachowałem. I co? Musieliśmy wymienić, wyciągnąć ten wałek. Znaczy jeszcze go nie wymieniliśmy, nie? Tu widzicie, gdzie łożysko jest odkryte, tam co drut siedzi. Musieliśmy wyjąć ten wałek. Zaraz wam pokażę, jak on wygląda. Po prostu wałek się ukręcił, tak jakby był robiony z jakiejś starej części, czy coś takiego. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. A więc jestem na warsztacie. Jak widzicie, tak wygląda wałeczek, który powinien wyglądać tak. Tylko, że oczywiście te frezy powinny być zachowane. Takie robią nam części. Nie wiem, czy to ja po prostu tak trafiłem. Ten wałek powinien wyglądać tak. On jest po prostu upierdzielony przy samym tym. Jak możecie sobie zauważyć. Nie wiem, jak oni to robią. Czy oni to po prostu spawają samą końcówkę. Później frezują. I tak dalej. Nie wiem. Tak to wygląda. Jeżeli macie jakiś dobry sklep z częściami do ciągników i tak dalej, to możecie mi polecić w komentarzu, bo po prostu już nie wiem, czy to wina sklepu, czy to wina producenta tych części. Po prostu taki wałek gdzieś kosztuje pewnie z 200 zł, musiałbym na WZ-ce zobaczyć tam na fakturze. I no jak jesteśmy po prostu w dzisiejszych czasach robieni
w bambuko i są okradane po prostu nasze pieniądze, nawet w takich głupich sklepach. Tak jakby trzeci raz w tym tygodniu ta 60 była rozbierana. Trasę przez to czas, pieniądze, w ogóle chęci no i człowiek się tylko denerwuje, bo to nerwy są, bo wiadomo, jeżeli coś kupujemy, to chcemy, żeby to działało jak najlepiej, no ale jest jak jest. Dobra, jak coś tam złożymy i tego, to po prostu wrzucę kolejny film i powiem co i jak. Trzymajcie się do kolejnego odcinka, na razie.